sobotę na stadionie Unii w Kędzierzynie. Był dla tyskiego Sokoła niezwykle ważny. W spotkaniu z GKS-em Katowice interesowało ich tylko zwycięstwo, gdyż jedynie ono gwarantowało Tyszanom stuprocentowe pozostanie w Ekstraklasie. Każdy inny wynik mógłby spowodować, że Sokół spadłby z ligi. Obyd walczyło jeszcze przecież kilka drużyn. Zawsze przed tego typu spotkaniami dziennikarze doszukują się sensacji. I nie inaczej było i tym razem. Już kilka dni przed spotkaniem w Katowicach głośno było o podtekstach ostatniej ligowej kolejki. Kazimierz Węgrzyn, nowy gracze, oni Sokoła utrzymania się w lidze. No na pewno. Ostatni mecz będzie decydował o tym, czy Sokół utrzyma się w lidze. My natomiast przed własną publicznością zechcemy również w tym meczu powalczyć i walczyć o zwycięstwo. Mówi się o tym, że jest to mecz z podtekstami. Czy wyczuł pan coś takiego? Na pewno. Wiadomo, że w tej chwili wszyscy kibice myślą, że ten mecz odpuścimy, przegramy. Natomiast zechcemy pokazać, że na pewno nie nastawiliśmy się na przegraną, tylko walkę o zwycięstwo. Podobno jakimiś pogróżkami straszono niektórych piłkarzy GKS-u. Czy słyszał pan coś na ten temat? Wie pan, mnie nie straszono. Nic o tym nie wiem. Czy innych straszono, natomiast tak jak mówię, mnie nie straszono. Robert Wilk, panie Robercie, no mecz z podtekstami przede wszystkim. No tak, jest to dla nas bardzo ważny mecz. Myślę, że mecz, który pozwoli nam się utrzymać w pierwszej lidze. I z taką wiarą tu przyjechaliśmy i zrobimy wszystko, żeby tak było. Wszyscy mówią o jakichś podchodach pod GKS Katowice. Słyszał pan coś na ten temat? Nie, uważam, że to jest ostatnia kolejka, zawsze wzbudzała dużo emocji i to samo można powiedzieć, że na przykład GKS Bełchatów czy Śląsk, czy Pogoń też mogła robić podchody. Także myślę, że żadnych takich podchodów nikt nie robił. Myślę, że wszystko okaże się na boisku. Kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdyby katowiczanie grający w zielonych koszulkach w 18 minucie zdobyli prowadzenie. Akcja prawą stroną Furtoka, podanie, strzela Pikuta, tylko poprzeczka. Później na boisku panował już tylko jeden zespół i to ten, który walczył o utrzymanie się w pierwszej lidze. Tyszanie grali zmobilizowani, ambitnie i agresywnie. Oto sytuacja z 22 minuty. Tym razem Bogdan Prusek, najskuteczniejszy zawodnik Sokoła w tym sezonie, pudłuje. Nerwy dają znać o sobie. Stuprocentowa sytuacja. W tej okazji jeszcze lepszy jest Jojko. Ale 3 minuty później, w 25 minucie, Konieczko, Wizacki, dośrodkowanie Konieczki, niepilnowany Bogdan Prusek rehabilituje się za tą sytuację sprzed kilku minut i zdobywa prowadzenie dla tyskiego Sokoła. Jest to 10. gol tego piłkarza w tym sezonie. Przed tygodniem obiecał, że w tym spotkaniu, w ostatniej kolejce Ekstraklasy, zdobędzie bramkę. Zdobył i zapewnił swej drużynie pozostanie w pierwszej lidze. W drugiej połowie katowiczanie próbowali zdobyć wyrównanie, ale grali nieudolnie. Natomiast Sokół groźnie kontrował i miał świetne okazje do podwyższenia rezultatu. W drugiej sytuacji sam na sam Bogdan Prusek. Tym razem zabrakło szczęścia. Na 10 minut przed końcem spotkania, w idealnej sytuacji prowadzony w drugiej połowie Szwed. Dwójkowe zagranie z Pruskiem, Szwed sam na sam, Jojko ponownie broni. Ale Sokół wygrał jednak w Katowicach 1-0 i zapewnił sobie pozostanie w Ekstraklasie. Gratulujemy piłkarzom tyskiego Sokoła, działaczom i trenerom tego klubu. Bogdan Prusek, zdobywca zwycięskiego gola dla tyskiego Sokoła w meczu z katowickim GKS-em. Zdobył pan w tym sezonie 10 bramek, no ale ta była na pewno najważniejsza. No tak, chyba tak. No, zdobyłem bramkę, tak jak obiecywałem tydzień temu, strzelę bramkę i strzeliłem.
No właśnie, chciał pan zdobyć 10 bramek i ten limit pan zrobił jednak. Tak, zrobiłem, no i cieszę się bardzo. Walczyliście o utrzymanie się w pierwszej lidze do ostatniej kolejki. Czy był taki moment może zawahania w trakcie tej rundy wiosennej, że jednak możecie spaść z tej pierwszej ligi? Nie, nie sądziliśmy, że spadniemy. Wierzyliśmy w to, że utrzymiemy się, no i też tak się stało. Utrzymaliśmy się w lidze.